koncern Orlen patrzy z perspektywy również rolnictwa. Dziś jesteśmy we Włocławku, dziś jesteśmy w Anwilu i dziś uruchamiamy następną inwestycję. Inwestycję, która jest przyszłością dla Włocławka. Inwestycja rozbudowy produkcji nawozów azotowych. Ta inwestycja jest strategiczna. Ta inwestycja pozwoli zwiększyć produkcję nawozów w Polsce o 50%. To 500 000 ton dodatkowo produkcji, która będzie uruchomiona, już jest zakontraktowana przez naszych dystrybutorów. Inwestycja, która jest za moimi plecami, trwała przeszło 3 lata. Bardzo szybki proces inwestycyjny. W czasach pandemii, w czasach agresji na Ukrainę, ale udało się nam tę inwestycję zrealizować. Koszt inwestycji to jest 1 700 000 000 zł. Inwestycja przede wszystkim przyniesie nam bezpieczeństwo w produkcji nawozów. List do przewodniczącego Rady Nadzorczej Anwil Grupa Orlen, pana Janusza Szurskiego oraz do wszystkich uczestników i organizatorów dzisiejszego wydarzenia skierowała pani marszałek Elżbieta Witek. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji ukończenia tak imponującej inwestycji, jaką jest budowa największej i najbardziej nowoczesnej instalacji do produkcji nawozów azotowych w naszym kraju, która swoją efektywnością i parametrami wyróżnia się w skali Europy. To dzięki państwu na Kujawach będą produkowane nawozy spełniające najwyższe standardy jakości. Dostęp do wydajniejszych i bardziej ekologicznych nawozów azotowych jest szczególnie ważny dla przyszłości naszego środowiska, rolnictwa i globalnego zaopatrzenia żywnością. Trzy filary bezpieczeństwa: militarny, energetyczny i żywnościowy. My tutaj reprezentujemy dwa najważniejsze filary: żywnościowy, bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne. Oczywiście też i bezpieczeństwo militarne, bo żywią i bronią polscy chłopi są zawsze odpowiedzialni w tej kwestii, jeżeli potrzeba bronić naszej ojczyzny. Ale tutaj właśnie ten styk bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa żywnościowego jest bardzo ważny. Polscy rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, ale my jako rządzący, ale również firmy musimy w tym polskiemu rolnikowi pomóc. I ta inwestycja pomaga w tym zabezpieczeniu bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski. Ostatnie lata pandemii i wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe, ale również energetyczne. Bo to, co zrobiła, te błędy Unii Europejskiej, które pozwoliły na to, że największym potentatem energetycznym w Europie stała się Moskwa, stał się Putin, spowodowało to, że mamy dzisiaj wojnę. Bo Putin poczuł się tak silny energetycznie w Europie, że był odważny na tyle, żeby spowodować wojnę. Dziś to zmieniamy. Dziś tacy ludzie odważni jak prezes Obajtek, jak rząd Mateusza Morawieckiego, jak rząd Zjednoczonej Prawicy, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości to zmienia. Zmienia to w tym filarze energetycznym. Zmieniliśmy to już, dziś mogę powiedzieć, że zmieniliśmy, nie zmieniamy. Ale jesteśmy uniezależnieni, jeżeli chodzi od Rosję, od energetyki rosyjskiej. I to są właśnie nasze decyzje. Decyzje dla Polski, decyzje dla Polaków, ale również pod tym względem żywnościowym, pod tym względem bezpieczeństwa żywnościowego. My to zmieniamy. Dlatego takie inwestycje są bardzo ważne. Dotrzymaliśmy słowa polskim rolnikom. Ważna, strategiczna decyzja sprzed kilku lat pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Jacka Sasina o stworzeniu gigantycznego, multienergetycznego koncernu i poparcie wizji Daniela Obajtka. Wizji, która w istocie sprowadza się do tego, aby w słowniku polskim synonimem słowa bezpieczeństwo było słowo Orlen. I tak w istocie, szanowni państwo, dzisiaj jest. Orlen znaczy bezpieczeństwo. Daniel Obajtek z całym zespołem Orlen S.A. daje nie tylko Polsce, ale Europie przykład, że transformacja energetyczna powinna być sprawiedliwa i oparta o rolnictwo. Powinna i jest oparta o rolnictwo. Bo rzeczywiście decyzje o
wzmocnieniu potencjału produkcyjnego Anwilu, co spowoduje, że Anwil osiągnie 25% udział, jeżeli chodzi o sprzedaż nawozów azotowych, jest decyzją, która wzmacnia bezpieczeństwo azotowe i to, o czym mówił pan minister Robert Telus, bezpieczeństwo żywnościowe, szczególnie po agresji Rosji na Ukrainę. To jest bardzo ważna informacja dla polskich rolników. Dla mnie, człowieka całe życie związanego z rolnictwem, ten dzisiejszy dzień jest naprawdę bardzo ważny. Zmniejszamy bardzo istotnie lukę, niedostatek nawozów w Polsce. Nawozy czasami są kwestionowane przez ludzi, którzy nie znają rolnictwa, są przedstawiane wręcz jako zagrożenie. Mogą tak mówić tylko ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy na temat rolnictwa. Nawozy, a wiadomo to od końca XIX wieku, drugiej połowy XIX wieku, kiedy dowiedzieliśmy się, sprawdziliśmy, w jaki sposób odżywiają się rośliny, teoria Liebiga, tym, którzy coś jeszcze ze studiów rolniczych pamiętają. Nawozy są niezbędnym składnikiem budowy struktury rośliny. Bez nawozów nie ma plonów. Dlatego odpowiednia podaż nawozów na rynku polskim, również możliwości eksportowe, to jest oczywiste, jest warunkiem sine qua non rozwoju polskiego rolnictwa. Wytwarzanie odpowiedniej żywności na rynek wewnętrzny, tego chleba naszego powszedniego, o który się codziennie modlimy, również dużych możliwości eksportowych polskiego rolnictwa, którego moce w dalszym ciągu są niewykorzystane. Nawozy są jednym z najważniejszych elementów budowania plonu. A jakie problemy się pojawiają, kiedy na rynku nawozów są perturbacje, wspomniane tutaj, spowodowane przez Rosję? Mogliśmy się przekonać w roku ubiegłym, jak ogromne straty poniosło polskie rolnictwo. Miliardowe straty, które trzeba później nadrabiać, rekompensować również wydatkami z budżetu. Dlatego naprawdę wyjątkowo się cieszę, że rozwijamy polską produkcję nawozów, nawozów pochodzących z wielkiej syntezy chemicznej, nawozów, które również w postaci różnego rodzaju mieszanek są tym, co jest dla polskiego rolnictwa wyjątkowo potrzebne.